Co? Nie no, naprawdę. No to jednak na brygadzie nie zagramy, bo mam to gdzieś. Nie chce mi się teraz przy profilu zmieniać. Ale tak, witam was. Wiem, dzisiaj TF. Szok. Wstałem dzisiaj i pomyślałem sobie, że pogram sobie w TF-a. Double donkownikiem. W ogóle Smithless się zbliża. Już chyba ten, można grać na Halloweenowych mapach, ale kontraktów jeszcze nie ma, nie? Czy ja powiedziałem Smithless? Chodzi mi o Scream Fortress, nie Smithmas, jak ja głupi jestem, matko. Ale tak, zapewne będą streamy z TF-a i filmiki, jak będę kontrakty robił. Bo to jest easy content. A ludzie nadal bardzo chcą TF-a w moim wykonaniu. Nie wiem czemu. Ja jestem nudny. O, w końcu mecz znalazł. Pobawiłem się ustawieniami mikrofonu, więc jak coś będzie nie tak, to powiedzcie mi. Bo coś mi się wydawało, że z tymi starymi był jakiś taki przester dziwaczny. Nienawidzę, nie cierpię. Ja jestem takim gównem. Jeszcze to działa nawalone, czasami jak kogoś trafić, to albo dostaję knockback dwie. O, zobacz, Daligowski? Prawdziwy Daligowski? Nie ma mowy. Ja jestem prawdziwym Daligowskim. Czasami jak kogoś trafisz, to dostaję knockback 200, a czasami nie dostaję w ogóle. I faktycznie trafiasz double donka. To jest bardzo śmieszna broń do grania, bo śmieszne dźwięki ogólnie double donk funny. Ale to jest chyba najtrudniejsza broń na demomanie do naprawdę efektywnego grania tym. W ogóle czemu na brygadzie prywatny profil jest zabroniony? Bo jest taki, nie wiem, stereotyp, że jak ktoś ma prywatny profil i dobrze gra, to jest cheaterem? Nie wiem. Nie wiem, ja sobie ustawiłem prywatny, bo mam dość ludzi. A teraz nie mogę na brygadzie grać. Łe. Oj, właśnie, widzieliście ten knockback na tym żołnierzu? Czemu on taki knockback dostał? Czasami ludzie dostają knockback, taki, że odlatują na 200 metrów do tyłu, czasami nie. To jest takie randomowe. O, no kurde, no czemu on tak odleciał? No i czemu on tak odlatuje? W ogóle ten. Pewnie teraz to, co powiem, was zaskoczy. Analiza broni. Mówiłem, że to będzie największa seria na moim kanale. Minęło już trochę czasu od ostatniego odcinka, ale chciałbym wam ogłosić, że chcę ją dokończyć. Ale najpierw wam powiem, czemu zrobiłem dwa odcinki z analizy broni i to był koniec. Odpowiadałem na streamach, ale nie na filmie, więc odpowiem wam teraz. Po zrobieniu chyba, nie wiem, które to było, nie wiem. Po zrobieniu ostatniego odcinka z analizy broni zadałem wam pytanie na karcie społeczności, z czego chcecie następną analizę broni. Tam były, nie wiem, minigany, nie wiem, pistolety strzykawkowe i tak dalej. I oczywiście te wygrały pistolety strzykawkowe medyka, tak? Więc zabrałem się do roboty, tak? W SFM-ie wszystko to robiłem, te kręcące się bronie, to z jakiegoś powodu taki ból dupy jest z tymi kręcącymi się broniami w SFM-ie. Ja nie umiem robić animacji w SFM-ie. Nawet zwykłej kręcącej broni się w miejscu nie potrafię zrobić poprawnie. To jest takie pobagowane w SFM-ie, naprawdę. Albo ja jestem idiotą i nie umiem sobie korzystać po prostu. Ale tak, chcę zrobić powrót tej serii, ale w innym formacie. Ale tak, wracając. Podczas montowania tego wszystkiego i tak dalej, cały czas Premiere Pro, program, w którym montuję, się crashował i autozapis nie działał. Znaczy, na początku, jak mi się program skraszował, to autozapis się wyłączył z jakiegoś powodu. Dosłownie się wyłączył. Więc jak mi się pierwszy raz skraszował, powiedziałem sobie, dobra, no czasami się kraszuje, ale jest autozapis. Nie było autozapisu, więc musiałem wszystko zrobić od nowa. Tym razem włączyłem autozapis, było super. Znowu program mi się skraszował i autozapis nie działał. Sprawdziłem, był włączony, ale nigdzie autozapisu nie było. Sprawdzałem wszędzie, przeczesałem wszystkie foldery możliwe, gdzie mógł ten autozapis być. Nie było go, więc postanowiłem zrobić jeszcze raz. I znowu to samo się zrobiło. Ja nie wiem, czemu ten filmik z pistoletów strzykawkowych analizy broni był taki kurs, że cały czas mi się program crashował i autozapis nie działał. Ale za tym trzecim razem, jak mi się skraszował i straciłem cały progres w robieniu tego filmu po raz trzeci, tydzień mojego życia zmarnowany, postanowiłem, że mam to w dupie. Ta seria jest kurst i nigdy jej nie skończę. Mam to gdzieś, zrobię sobie najwyżej przerwę od niej. I na początku właśnie tak chciałem zrobić sobie, po prostu zrobić przerwę od tej analizy broni, ale z czasem po prostu mi się coraz bardziej odechciewało. Nie wiem, jest takie słowo. Po prostu coraz bardziej mi się odechciało robić tą analizę broni, bo to naprawdę jest czasochłonne i ból dupy. Jeszcze format, w którym ja to robiłem, strasznie długo zajmował. To po prostu był taki ból tyłka. Ale ostatnio sobie pomyślałem, czy nie zrobić by powrotu analizy broni, ale w innym formacie. Nadal będę
omawiał bronie. Będę pokazywał wam statystyki, że tak powiem, na papierze. Damage, odrzut, rozrzut, różnica między tym a tym i tak dalej, bo wydaje mi się, że to jest dość spoko. Bo jak jest na przykład, powiedzmy, Tomisław, minus 20% czasu rozkręcania. Co to znaczy? W grze widać różnicę, ale jaka to jest naprawdę różnica? Albo plus 20% celności. Co to znaczy? Jak faktycznie bardzo różni się ta celność? Czy to jest warto? Dlatego na tej analizie broni ja pokazuję, na przykład strzelam w ścianę na 5 metrach, 20 metrach i nie wiem, dalej i pokazuję różnicę między tym. Między na przykład Stokiem a Tomisławem. Co nie? Właśnie dlatego analizę broni chciałem zrobić, żeby po prostu samemu w sumie nawet zobaczyć różnicę i żeby ludziom też przy okazji pokazać. I inspirowałem się taką serią, którą robi zagraniczny youtuber z Call of Duty Exclusive Ace. On z Koda robi dosłownie coś takiego jak analiza broni. Pokazuje damage, te wszystkie dodatki, co one zmieniają, jak się różnią od siebie i tak dalej. Dlatego pomyślałem, ty, a to nie byłoby głupie, żeby zrobić to w TF-ie? Ale okazało się, że to jest bardzo czasochłonne. A ja jestem leniwą kur... Więc ogłaszam powrót analizy broni w innym formacie, bo te pierwsze dwa odcinki były z kategorii broni, na przykład dubeltówki skauta i omawiałem wszystkie dubeltówki skauta i to było bardzo czasochłonne. Jeden taki filmik zajmował mi, kurde, z tydzień albo dłużej, zależy czy się crashował program i czy w ogóle wszystko działało po mojej myśli. Musiałem w SFM-ie nauczyć się dosłownie animację robić, kręcenia się broni w miejscu, to też zajęło, kurde, nie wiem, z dwa dni. Dlatego ogłaszam powrót analizy broni w formacie takim, że będę omawiał pojedyncze bronie. Na przykład stock pistolet to jest jeden filmik, latająca gilotyna to jest jeden filmik, krytokola jeden filmik. Filmiki będą trwały po, nie wiem, 3 minuty, 5 minut max. Ale wydaje, to będzie wygodniejsze dla mnie do robienia tego, bo ja wiem, że wy chcecie tą analizę broni i ja w końcu chcę zrobić, kurde, jakąś większą serię na kanale z bardziej skomplikowaną niż, nie wiem, Call of Duty. Będzie to dla mnie też to eksperyment, bo robienie tej analizy broni naprawdę było fajne, tylko czasochłonne i brutalne i czasami się wkurzałem przy robieniu tej analizy broni, ale tak, nie wiem, niektórzy pewnie będą patrzeć na to jako, nie wiem, spam filmów albo coś, ale to jest... Ja po prostu, nie wiem, będzie dla mnie wygodniej w ten sposób. Na przykład jak będę omawiał skrzydłowego, to będę porównywał plus 15% damage'a. No to jest porównywane ze stokiem oczywiście, nie? Więc będę porównywał, jak bardzo się to różni, ten wysokość skoku, jak bardzo się różni w porównaniu ze stokiem, bo plus 15% to nie wiadomo, co to znaczy. Czy to jest plus 5 damage'a, czy plus 3 damage'a. A niektórzy chcą zobaczyć, jak to faktycznie wygląda w grze. Tak samo niektóre bronie też mają to jakby secret statystyki, bo każda dubeltówka chyba, przynajmniej większość, zawsze wystrzeliwuje 9 tych pocisków, 9 śrutu. Ale jak jest na serwerze włączona komenda fixed weapon spread, to dubeltówka wystrzeliwuje w takim wzorze jak Minecraft Crafting Table, nie? 3x3 chyba, nie? I chyba z siłą natury to było tak, że jest plus 20% śrutu na strzał. I siła natury z tą komendą Fixed Weapon Spread również strzela, czekaj, nawet mogę teraz policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! Wystrzeliwuje 10 tych pocisków, nie? Ale jak jest Fixed Weapon Spread, to wystrzeliwuje, mówię, w takim wzorze, no i oczywiście znika od razu, ale wiecie, o co mi chodzi. I tam się nie mieści 10 pocisków, dlatego ten jeden pocisk, który jest dodatkowy w sile natury, był na samym środku, czyli na samym środku wystrzeliwałeś 2 pociski. I dla niektórych to jest ciekawe i to jest dość ważne, jak na przykład na serwerze jest ta komenda. Bo na przykład na casualu tego nie ma, na casualu twoja broń losowo wystrzeliwuje pociski. Tutaj mamy taki pattern, tutaj mamy taki pattern, jest to losowe, ale z tą komendą jest to zawsze z shotgunami. Takie 3x3, no ale ja to celnie zrobiłem. Dlatego czasami też w tych filmach pokazuję coś, czego nie ma tutaj napisane, nie? Albo na przykład, to też może być dobry przykład, jak będę na tej broni. Kusza krzyżowca. Wiecie, jak kusza krzyżowca działa, nie? Bełty leżą towarzyszy i zadają obrażenia wrogom. Wartości te rosną wraz z przebytym dystansem, czyli im dalej jesteś od członka z drużyny i go trafisz bełtem, tym więcej HP mu uleczysz. Ale czy jest jakiś limit na tym? Czy na przykład 250 HP to jest limit? Czy 150 HP to jest limit? Dlatego
To wydaje mi się ciekawe i dlatego też chciałem zrobić tą analizę broni, żeby po prostu pokazać te, nie wiem, secret statystyki albo coś, czego po prostu tutaj, albo coś, co nie jest opisane dokładnie w tych statystykach broni. Ale dobra, ja się rozgadałem o analizie broni, a ja miałem grać double dunkownikiem, ale szczerze mi się już nie chce grać w TF, już się nagrałem, TF mnie nudzi, ale z chęcią dokończyłbym tą analizę broni. Dobra, ja nie wychodzę, dobra, dobra, zachce mi się zagrać w TF, a jak dodadzą kontrakty, wtedy mogę nawet zrobić, nie wiem, z 20 filmików, jak robię kontrakty po kolei albo coś, ale jak na razie to było na tyle. Napiszcie, co sądzicie o tym nowym pomyśle, że będę robił po prostu pojedyncze bronie i to każda broń to będzie filmik z analizy broni. Nie wiem, bo jakbym ja miał robić tutaj wszystko, nie wiem, na przykład w kategorii, nie wiem, która kategoria ma tutaj najwięcej tych broni? Nie wiem, ale jakbym ja miał omawiać na przykład wszystkie bronie drugie dla Heavy'ego, na przykład kanapka, tabliczka Lady Czeko, Stex Bizona, banan pocieszenia, też odgany w jednym odcinku, to jak ja na to patrzę, to mi się po prostu odechciewa, bo tego jest tyle, ale jak na przykład podzielę sobie to na jeden filmik z shotguna albo jeden filmik z ataku paniki, no to jest bardziej, że tak powiem, atrakcyjny niż cała ta kategoria tych broni, więc no. Napiszcie, co o tym sądzicie. Jeszcze dodam, że na przykład niektóre bronie w TF-ie są dla kilku klas, co nie? Na przykład strzelba. Strzelba jest dla żołnierza, kurde, pyro, dlatego takie bronie jak strzelba albo, nie wiem, pistolet, co nie? Pistolet też tutaj jest, pistolet też jest dla kilku klas. Dlatego z tych pistoletów i tych broni dla niektórych klas będę robił jeden filmik, bo bez sensu jest omawiać pistolet dla skauta, dla inżyniera, i dla... Kto jeszcze ma pistolet? Nie wiem, ale bez sensu jest omawiać to dla kilku klas, tą samą broń, jak ona ma te same statystyki, więc po prostu, no, będzie jeden filmik z pistoletu i tak dalej. To chyba logiczne. To nie jest nic dziwnego, w tym mi się wydaje, ale no. Napiszcie, co sądzicie o tym. Czy jesteście za, czy nie. Ja będę się z wami żegnał. Ja muszę się zdrzemnąć, bo się nie wyspałem dzisiaj. Siema.